Uwagi szkolne 4! Dlaczego ta seria tak bardzo wam się podoba? Nie mam pojęcia, a naturalnie nie przeszkadza mi to i lecimy z czwartym odcinkiem. 27 maja 2018. Kategoria zachowanie na lekcji. Treść www. A, to fajnie, to HTTP. I co? Jak to przebijesz, co? No, dawaj, solo? Hello. 22 stycznia 2018, kategoria zachowanie na lekcji. Z kolegą wniósł kanapę z korytarza szkolnego do szatni na sali gimnastycznej. Moment, że co? Kanapę z korytarza szkolnego? Szkoła, w której na korytarzach szkolnych są kanapy? Jak u mnie w gimnazjum od czasu do czasu znalazł się tynk na ścianach, to było dobrze. A wy tu kanapy macie! Co to ma być? Co jest grane? Zachowanie na lekcji. Wszedł do klasy z głośnikiem i włączoną piosenką, jaką to nazwał, ruskim hardbassem, po czym wszedł na stół i zaczął tańczyć. O nie! Boże! Ja tak bardzo nie rozumiem, czemu ludzie robią takie rzeczy. Albo na przykład ten koleś, który wszedł do Biedronki. Dlaczego on to zrobił? W sensie, jaka idea przyświeca osobom, które odwalają takie numery? Jakby on na przykład wchodził i puszczał... No to bym jeszcze zrozumiał. No ale kurczę, coś takiego... Odkąd zobaczyłem ciebie... No to po prostu jest karygodne. Nie mogę jeść, nie mogę wstrać. 17 listopada 2017. Kategoria zachowanie na lekcji. Rozmawia z Bartkiem i Filipem, rzuca pieniędzmi w Konrada mówiąc: tańcz szmato, masz 18 lat, a jesteś... a jesteś tak zjebany, że jesteś w drugiej gimnazjum. O nie! Co to jest? No ale na jego usprawiedliwienie może to jednak zinterpretować w taki sposób, no że skoro ten Konrad tak bardzo sobie nie radzi, no to ten postanowił go jakoś wspomóc, zmotywować do dalszych działań, żeby jednak przestał się obijać i postanowił w końcu zdać tą drugą klasę. No tutaj nauczycielka najpewniej znowu... Dobra, ja już nie umiem w tej sytuacji udawać po prostu. Co za głąb. Bijcie kolegów z klasy. Ocena minus 50. Komentarz: na przerwie wpierdolił... Nauczyciel tak napisał? Nie. To jest jakaś ściema z tą uwagą. To jest kurde coś przeedytowane. Bo tutaj już kurczę samo pisanie dlaczego osobno. No tutaj kurde jakiś cwaniak chciał się ewidentnie znaleźć w odcinku. Ale nie, usuwamy to. No to robimy, proszę ciebie, tak, tutaj jest twój segment, delete, no i wracamy do odcinka. No, nie macie, koniec. 20 września 2017, treść: uczeń opowiada wulgarne kawały o Wąchocku. Uczeń opowiada wulgarne kawały o Podlasiu. Ja absolutnie nie wiem, o co chodzi, jakieś obrażanie jakiegoś województwa albo miejsca. Uwaga! Uczeń udawał demona oraz zdemonował uwagę na lekcji religii. Ksiądz oraz uczniowie się bardzo wystraszyli. Proszę o porozmawianie z synem w obecności egzorcysty. Tak! Hej! Dobre! Tak już na samym początku, jak zauważyłem, że ksiądz oraz uczniowie bardzo się wystraszyli, to już mi tak przyszło do głowy, no, że trzeba egzorcystę wysłać. A tutaj nauczyciel to uwzględnił. Piękne, po prostu piękne. Wypełnianie obowiązków ucznia. Treść: Marcin na lekcji chemii komentuje wypowiedzi nauczyciela. Na przykład cytuję: gdzie pani kupiła ten szlafrok? Jezus, szlafrok! Tu pewnie chodzi o ten taki fartuch do wykonywania badań czy tam eksperymentów. No taki, wiecie, taka biała koszula, ten taki, no to szlafrok w sumie, no. No ale kurczę, jakby była kulturalną, fajną osobą, no to na pewno by odpowiedziała, no a tak to... No cóż, no niemiła nauczycielka, no bardzo niemiła. Co zrobić? Zachowanie. Uczeń na lekcji powiedział, że będzie gotował metamfetaminę jak w ulubionym serialu. Hello, Mr. White! Spierdalaj! Uwaga druga, perfekcyjne jebanie Disa. A, moment, stop. Dlaczego to jest ta czerwona, to na zielono? To jest... Uwaga pozytyw... Że jak? Co to jest za szkoła, ja przepraszam bardzo? Co tu się właśnie stało? Co jest grane? Czy naprawdę jakaś szkoła w Polsce ma takiego nauczyciela, który uznał to za uwagę pozytywną? Polskie szkolnictwo co prawda nie jest na zbyt wysokim poziomie i z roku na rok w sumie upada, ale... Ale to już... To... Jesteśmy już bardzo, ale to bardzo nisko. Ups. Kategoria: niestosowanie się do przepisów BHP. Komentarz: zachowywał się niebezpiecznie, próbując siedzieć na dwóch krzesłach.
Hej, wiecie co mi się przypomina? Chociaż w sumie może ten kolega to miał po prostu tak szeroką dupę, że musi siedzieć na dwóch krzesłach. Albo że jest tak szeroki, że musi siedzieć obok każdego w klasie. O Jezus, ale to jest zło. Ale to jest zło. Niewłaściwa postawa ucznia. Wpłacił kilka groszy na konto rady rodziców. Ja pierdzielę, jaka pazerność. Dawać za coś takiego uwagę. A znacie przypowieść o wdowim groszu? To mniej więcej opowiada o tym, że przyszła jakaś biedna wdowa, która dała wszystko, co miała, czyli tam parę groszy, ale byli też ci bogaci, którzy dawali w przeliczeniu to kilkadziesiąt złotych. I teraz jakby na to nie patrzeć, to majątkowo ona dała znacznie więcej. Tak samo jest w przypadku tego ucznia. Ale pazerna rada rodziców, co? Więcej pieniędzy. To zupełnie jak ja, kiedy wrzucam 10-minutowy film, dwa na więcej reklam. Zachowanie na lekcji. Zbyt swobodne zachowanie od kilku lekcji. Zadał nauczycielowi pytanie niezwiązane z tematem zajęć. Jaki kolor trumien jest dziś najmodniejszy? To takie pytanie na przyszłość. No to już ci mówię, najmodniejszy jest kolor gówna. Mam nadzieję, że pomogłem. Za poradę 300 zł podaj adres, wystawić fakturę. 10 września 2018. Kategoria brak. Uczeń molestuje nauczycieli. Prawie zgwałcił księdza, który jakimś cudem mu się wymknął? Że co? Czy ty, człowieku, jesteś normalny? Przed chwilą była taka uwaga o egzorcyzmach, ale w twoim przypadku... Oj... W takim przypadku to już nawet na egzorcyzmy jest za późno. Ekskomunika to jest chyba jedyne wyjście z tej sytuacji. Marcel powoduje zamieszanie na lekcji języka angielskiego, krzycząc na widok księdza. O kurwa, Batman. O Jezu. Tak sobie teraz wyobraziłem sytuację. Wiecie, jakbyście mieli takiego księdza superbohatera, nie? To tak jak zawsze są te takie światełka na niebie, że Batman jest potrzebny. Ten taki nietoperz jest wyświetlany. To jakby teraz wyświetlić krzyż. Jakby zleciał z nieba Jezus albo ksiądz. Nie, to idzie za daleko, to po prostu idzie za daleko. Kacper, uspokój się. Uwaga! Zabierają koledze plecak i robią z niego tak zwany kebab. No proszę ciebie, to nie jest kebab, tylko to jest żółw. Się robi żółwia. I to jest najprostszy i najstarszy na świecie trik, żeby wkurzyć kogoś z klasy. Uwaga, tutorial. Bierzecie czyjś plecak, wyciągacie z niego wszystko, co jest w środku, odwracacie go na lewą stronę, wkładacie rzeczy z powrotem do środka i go zapinacie. W tym momencie plecak jest odwrócony na lewą stronę, przychodzi koleś, w tym momencie na lekcji musi go sobie odpakować, żeby go z powrotem wrzucić na prawą stronę, a nauczyciel się triggeruje, że on się bawi plecakiem i że dostaje za to uwagę. Tak było u mnie w techniku, Boże. Cudowne. Robicie kolesiowi żart i on jeszcze za to dostaje uwagę, że dostał. Na lekcji matematyki Hubert uderzył bananem w twarz Xaverego. To dobrze, że akurat bananem, a nie pencilem. Pencil. Tak dokładnie chodzi o długopis. Nie było tutaj żadnego podtekstu, więc proszę nie drążyć tematu. Lecimy dalej. Kategoria kultura języka. Przyniósł na lekcji pomarańcze celem podzielenia się z kolegami. Powiedziałbym się poczęstowała, po czym gdy wyciągnęła rękę po owoc, ten zabrał go gwałtownie, używając przy tym wulgarnych słów. Cytuję: jedna psa, kurwa, dla pana to! Jezus, przecież to był taki dobry mem! Zdecydowanie to nie jest dobre sytuacyjnie, no bo... kurde, to za gamo i w ogóle co on odwalił. Ale sam fakt wcielenia w tego życie. Boże! Klasa musiała po prostu umierać ze śmiechu, nie? 4 kwietnia 2018. Kategoria zachowanie na lekcji. Cały czas odpowiada na jakieś pytania. Nikt nie zmusza Huberta do odpowiadania na te pytania. Według Huberta pytania nie dotyczą niczego. I było to według niego 3 pytania. Nauczyciel zwraca uczniowi uwagę. Uczeń reagował, lecz po chwili znowu odpowiadał na pytania, które dotyczyły niczego? Moment, że jak? Co tu się właśnie stało? Ja teraz... What? Odpowiadał na pytania, które były 3, które dotyczyły niczego, ale które były zadawane... To kto zadawał te pytania? Jak one były o niczym? Jak zadać pytanie, które dotyczy niczego? Ja pierdziel, ale mam mindfucka. Jeżeli nie rozumiecie, o co chodzi w tym pytaniu, bo to jest dziwne, no to naturalnie zostawiajcie suba, a jeżeli rozumiecie, to też zostawiajcie suba, tylko też komentarz. Może wiecie, o co chodzi w tym, tak na przykład. A jeżeli chcecie kolejny odcinek, no to naturalnie też zostawiajcie suba, no bo czemu nie? Ja nazywam się Kacper i widzimy się w kolejnym odcinku, a jeżeli nie widzieliście poprzednich, to klikajcie w ten link.
i do zobaczenia. Hej, hej!